Informacje o niebezpiecznym wypadku na jednej z krajowych autostrad obiegły media. Sytuacja jest niezwykle poważna. Wśród rannych jest półroczne dziecko. Jego życiu może zagrażać poważne niebezpieczeństwo. Również rodzice niemowlęcia zostali ciężko ranni. Cała rodzina znajduje się obecnie w szpitalach. Policja opublikowała zdjęcia z miejsca tragedii. To widok dla osób o mocnych nerwach. Informacje na temat koszmarnego wypadku na autostradzie A1 w Mszanie są porażające. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca samochodu osobowego, który zderzył się z ciężarówką, zasnął za kierownicą. Rodzina z Włoch, która jechała Citroenem, uderzyła w lewe tylne naroże naczepy ciężarowej, co spowodowało utratę panowania nad kierownicą. Informacje o wypadku na Śląsku są porażające. Prawdopodobną przyczyną zaśnięcia kierowcy samochodu osobowego było zmęczenie spowodowane długodystansową trasą. Doprowadziło to do groźnego uderzenia, które miało katastrofalne skutki. Niewielki Citroen nie miał żadnych szans z potężnym samochodem ciężarowym. Osobówką jechały 4 osoby, w tym półroczne niemowlę, które poważnie ucierpiało. Niezbędne okazało się błyskawiczne przewiezienie dziecka do szpitala. Na miejsce tragicznego wypadku niezwłocznie przybyli policjanci z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach. Trzy osoby, które jechały samochodem osobowym, zostały przetransportowane do szpitali w Katowicach oraz Rybniku. Półroczne dziecko przetransportowano śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Katowicach-Ligocie. Funkcjonariusze zdecydowali się również na sprawdzenie stanu trzeźwości obydwu kierowców. Pięćdziesięcioośmioletni Litwin, który kierował ciężarówką, był pod wpływem alkoholu. 2. Rząd wprowadza nowy zakaz. Wejdzie w życie już we wtorek. Informacje na temat wypadku pojawiły się na stronie internetowej śląskiej policji. Zdjęcia z miejsca tragicznego zdarzenia są przerażające. Samochód osobowy dachował, jego części były rozsypane po całym poboczu. Przód auta i dach zostały doszczętnie zniszczone. Cała autostrada została zablokowana na czas prowadzenia czynności. Śledczy z Wodzisławia Śląskiego prowadzą śledztwo, którego celem jest wyjaśnienie dokładnych przyczyn okoliczności tego zdarzenia. Zaprowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu kierowcy ciężarówki grozi kara pozbawienia wolności na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Źródło: odwa.pl